I oto oni z nami w studiu. Piotr Żubik. Dzień dobry. Witaj. Od 4 lat ćwiczysz z obecnym tu Piotrem Łukasiakiem, który oprócz ciebie ma niezłe gwiazdy, bo pracował z Małgosią Sochą, z Rafałem Królikowskim, z Adą Fiał, Robertem Kupiszem, Tamarą Arciuch, z Bartem Kasprzykowskim i dużo mógłbym jeszcze wymieniać. Tak, tak. No jest dużo gwiazd, które pracują mnie w studio. I te, których właśnie nie wymieniliśmy, też wspólnie staramy się promować zdrowy styl życia, bo to jest fajne, przyjemne. Jest Tomek. Nami, tak, jest z nami także Tomek Brzuska, osobisty trener m.in. Soni Bohosiewicz. I to Tomek jest właśnie odpowiedzialny za tę ostatnią metamorfozę. Tomku, jak do tego doszło, jak to się stało? Znaczy, ja z Sonią współpracuję jakiś okres czasu i staram się poznać siebie lepiej. Stało się normalnie, trafiła do mnie Sonia, powiedziała o swoich indywidualnych potrzebach i zaczęliśmy współpracę. A jak to jest? Sonia pojawiła się u ciebie i powiedziała, że jakie ma potrzeby? Musi schudnąć, bo będzie w filmie bardzo szczupła, czy chce przypakować trochę nabitku? Dokładnie, mieliśmy taki priorytet, żeby zgubić wagę. No, natomiast oczywiście poprzez to, że wygubiliśmy wagę, starałem się w Sonii jakby zaszczepić pewne nawyki, żeby to było jakby już do końca życia jej styl. Udało żeby nie się, musiała. Bo z tego co wiem, to ona ma takie skoki. Ma skoki, ale jest nieprawdopodobnie utalentowana ruchowo, jest szalenie ambitna, w związku z tym idzie to naprawdę u niej łatwo. Stąd być może sobie pozwalać na pewnego rodzaju wahania. No a jak to jest Piotrze z Piotrem? Bo no, ja nie wiem, czy on sobie pozwala komuś dyrygować sobą. Wie pani, jak to jest. No, wszystkie osoby, które ze mną pracują, starają się faktycznie w jakiś tam sposób walczyć ze mną na tym treningu, by na przykład zrobić 5 brzuszków mniej. Jeżeli chodzi o Piotra, trener, jak trener nie patrzy. No, cały czas patrzy akurat Piotrek. Po to jest przecież. Tak jak z maturami, no jak pan nie patrzy, to się ściąga, tak? A tu się robi 5 brzuszków mniej. Piotrze, a w ogóle dlaczego się zdecydowałeś na takiego trenera osobistego? Ja jestem zwolennikiem teorii, że lepiej nie robić tego, na czym się człowiek nie zna. Nie miałbym takiej motywacji, absolutnie. To się nam tylko tak wydaje, że jak sami pójdziemy, nie wiem, na siłownię czy gdzieś, to rzeczywiście zrobimy to dobrze. Zawsze jest coś takiego, że ja jestem, jeśli chodzi o fitness, amatorem, prawda? W związku z tym wolę mieć nad sobą kogoś, kto będzie tego pilnował. Jesteś amatorem, ale ten twój krytyczny punkt, kiedy ważyłeś najwięcej i postanowiłeś się odchudzać, wtedy działałeś sam. Schudłeś samodzielnie. Tak. I dopiero wtedy się. Dlatego, że samo chudnięcie jest tylko i wyłącznie kwestią naszego charakteru i siły woli. To nic tutaj nie pomoże. Ani trener, ani nie wiem, super diety, ani nie ma czegoś takiego jak super dieta. Trzeba po prostu mieć tutaj poukładane i nastawić się na to, że chcemy schudnąć. A potem, jak już schudłem, zacząłem rozglądać się właśnie, ćwiczyłem pewien czas sam właśnie i zobaczyłem, że to nie przynosi takich efektów, jakie bym chciał, dlatego zdecydowałem się na współpracę z Piotrkiem, bo właśnie dzięki temu mam ten komfort, że nie muszę myśleć o tym, co mam zrobić i mogę się skupić tylko nad tym, żeby ćwiczyć. Mnie to zastanawia, jak to w ogóle wygląda. To znaczy co, trener przyjeżdża do ciebie, tak. Spotykacie się w siłowni, używacie jakieś... Nie. Piotr ma takie elitarne miejsce, super tajne, ukryte, gdzie wtajemniczeni wiedzą, gdzie przyjść i tam, że tak powiem, ćwiczymy. Nie, w domu to by było bez sensu, to by nie było motywacji w ogóle. To musi być tak, jak się nie kupuje bieżni do domu tak naprawdę, bo to nie ma sensu. Trzeba wyjść z domu, żeby inaczej się poczuć, żeby wejść w ten rytm ćwiczenia, żeby zmienić, bo to chodzi głównie o to, żeby się w ogóle lepiej poczuć, nie tylko nabrać mięśni czy schudnąć. Piotr, Tomek, a zdarzają się klienci, tak? Wasi podopieczni to klienci. Zdarzają się klienci, do których jeździcie do domu? Tomek, jeździsz? Ja nie jeżdżę. Nie, ja pracuję w klubie fitness, do klubu Cine przychodzą osoby, po prostu osoby, które chcą ćwiczyć i wtedy się już umawiamy. Tomku, a na przykład jak, nie wiem, gwiazda wyjeżdża na miesiąc albo wyjeżdża grać gdzieś film, wyjeżdża na koncerty, tak jak Piotr, jedziesz z nią, czy dajesz jej lekcje i dajesz jej... W życiu bym nie wziął trenera. Szkoda pieniędzy. Rubik, 6 rano, wstajemy, jogging. Na telefonie jesteśmy cały czas. No zdarzają się oczywiście wyjazdy. Mają. Zdarzają się wyjazdy, ale tak naprawdę dzisiaj jest tak wiele komunikatorów, chociażby przez jakieś SMS-y, Facebook i tak dalej, można się świetnie komunikować, dawać jakieś wskazówki, chociaż prosto telefonicznie. Natomiast staramy się przede wszystkim stawiać na świadomość i umiejętność wykonywania pracy właśnie w dowolnych warunkach. A czy wy zaglądacie podopiecznym do talerza? Jeżeli chodzi o mnie, no bo to jest tak, że talerz, co to znaczy zaglądać do talerza, bo
pytanie, ile ktoś ma zjeść, czy co ma zjeść, tak? To jest zawsze z tym problem. Ja stawiam na racjonalne żywienie, które faktycznie dla każdego z nas jest inne. I to jest właśnie to, że zarówno ćwiczenia, jak i żywienie, jak i cała historia wokół zdrowego stylu życia, to jest coś bardzo indywidualnego, coś, co pozwala każdemu z nas robić to na własny sposób i używać tego tak, by faktycznie było to fajne, przyjemne i było sposobem na życie. Tak jak Sonia Bohaciewicz powiedziała, to nie chodzi bardziej o ciało, chodzi bardziej o głowę, żeby ją oczyścić, zrelaksować się, a przy okazji dobrze wyglądać.